Słuchasz podcastu Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie, odcinek 170. W tym odcinku zapraszam Cię do posłuchania rozmowy z dr Moniką Brzuską, która jest neurolożką i opowiada o tym, jak Ajurweda stała się skutecznym narzędziem diagnostycznym w jej pracy, w pracy lekarza neurologa. Piękna, inspirująca rozmowa o przejściu czy wyjściu ze struktury, która nie służy ani lekarzowi, ani pacjentowi i stwarzania praktyki lekarskiej na własnych zasadach, z poszanowaniem swojej wrażliwości i z czasem dla każdego pacjenta. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak Ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką Ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuje Twoje pięty achillesowe, w którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą Ajurwedą. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Monika, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dzień dobry, witam Mario. To dla mnie zaszczyt spotkać się z Tobą. Bardzo, bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie. Jest to dla mnie wyzwanie, ale podejmuję rękawice, zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie w takim razie jeszcze bardziej. Powiedz na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz? Jestem lekarzem z wykształcenia, dokładnie jestem specjalistą neurologii. Mam 40 lat, niedługo będę miała 41. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, żoną, gospodynią. No a teraz też jakby poszerzam swoje życie zawodowe i prywatne, też myślę, że przede wszystkim o Ajurwedę. Co Cię przywiodło do Ajurwedy, Monika? Bo z tego, co mówisz, to nie wydaje mi się, żebyś narzekała na brak zajęć. Tak, zgadza się. Doba jak zwykle jest za krótka. Wiesz co, do Ajurwedy mi przywiodło tak naprawdę moje zdrowie, bo tak jak Ty mówisz, że w Ajurwedzie szef nie chodzi bez butów, to ja mam wrażenie, że w naszej medycynie zachodniej właśnie szef chodzi bez butów. I te moje tak naprawdę dolegliwości i poszukiwanie takiego spokoju i poznanie swojej natury, chyba tak. Chyba to do mnie teraz przyszło. Poznanie swojej natury, oswojenie się ze swoją naturą, żeby z tym nie walczyć i zrozumieć patogenezę tych swoich dolegliwości, bo jak na 40-latkę, to wydaje się mi, że kilka ich miałam, mam, ale dzięki Ajurwedzie, dzięki temu, że ją poznałam i zrozumiałam pewne dolegliwości, umiem też im zapobiegać na takim etapie, kiedy już są najmniejsze sygnały i część z nich dzięki Ajurwedzie bardzo mi się załagodziły. Niektóre nawet bym powiedziała, że weszły w remisję. A możesz podać jakiś przykład tego właśnie, jak dostrzegasz taki najmniejszy symptom, że coś się rozwija, działasz i to się zatrzymuje? To tak, to mogłabym na przykład opowiedzieć o swoich migrenowych bólach głowy, które miałam praktycznie od 6 roku życia i napady miałam często, nie była to migrena przewlekła, ale epizodyczna nadal, ale te napady to miałam tak co najmniej 4-5 miesięcy, plus do tego jeszcze takie napięciowe bóle głowy. Zrozumiałam przyczynę tych swoich dolegliwości, że u mnie akurat migrena to jest niewyrażanie złości.
I jakby ja tą złość odczuwałam, pomściłam w sobie, a później płaciłam za to na pana migrenę. Więc jak zrozumiałam, że tego nie należy robić, że trzeba mówić o tej złości, nie może na zasadzie jak 3 lata krzykać, tu, krzyczeć, tupać i po prostu rzucać grumami, tylko w taki sposób, jak to potrafi osoba dorosła. Wydaje się, że osoba dorosła i wykształcona powinna to wiedzieć, jednak ja tego nie wiedziałam. Jak to zrozumiałam, to nauczyłam się tę złość wyrażać i teraz napady mam bardzo rzadko. Ostatni napad, który pamiętam, który miałam, to miałam w kwietniu, tak? W tamtym roku. A jesteśmy w styczniu, tak. To jest 6, prawie 7 miesięcy. Tak, tak. Druga rzecz to jest też taka, że oprócz tych migren miałam jakby takie napięciowe bóle głowy, które też wynikały jakby z braku odpoczynku, bo uważam, że odpoczynek to jest zajęcie dla leniwych, nie dla produktywnych kobiet i to jakby nie istniało na mojej liście codziennych jakby punktów dnia. Więc odpoczynek, picie wody, ciepłej wody, plus do tego zrezygnowanie z kawy uwolniło tak naprawdę mnie od bólu głowy, gdzie napięciowe bóle głowy to tak naprawdę było moje stan naturalny, że tak powiem. Ja się budziłam z bólem głowy i kładłam się z bólem głowy i to dni, kiedy ja nie miałam bólu głowy, to były bardzo rzadko, na urlopie pewnie. Natomiast w takim życiu codziennym, zawodowym, wypełnionym obowiązkami, chyba ludzkości miałam. O, współczuję, bo oprócz tego, że masz wymagającą pracę, to wiem też, że masz 2 dzieciaków w podobnym wieku co moje, czyli 6 i 8. Tak. No to jest jak 2 etaty. Tak. To z bólem głowy to musiało być bardzo trudne. Było, ale wiesz co, musiałam jakby poszukać skutecznego środka zaradczego, dlatego trafiłam do Ayurvedy. I naprawdę jestem bardzo wdzięczna Tobie, że to robisz, że to propagujesz, że jesteś dostępna. Nawet w takiej małej miejscowości, gdzie ja mieszkam, mogę po prostu dzięki temu, że to robisz online, dotrzeć do tych treści i korzystać ich nas, jakby budując swoje zdrowie. Tak, no to jest ważne rzeczywiście, bo to ja też wychowywałam się w takiej, wiesz, wiosce obok małego miasta i pamiętam taką frustrację, że wiele rzeczy jest dla mnie niedostępnych, że są takie ciekawe warsztaty, szkolenia, wydarzenia, które mogłyby się odbywać zdalnie. Już te 25 lat temu miałam takie poczucie, że nie wszystko wymagałoby mnie siedzącej na sali, także dziękuję Ci bardzo, że to doceniasz, bo to faktycznie ma ogromne znaczenie, zwłaszcza jak ten grafik już i tak jest wypełniony po brzegi i nawet nie za bardzo by było jak wyjechać na 2 czy 3 dni. Ale wiem też, że oprócz tego, co ci dała Ayurveda osobiście, już myślisz, wplatasz ją w relacje z pacjentami. W ogóle ciekawa jestem na początek, czy widzisz, że neurologia ma większe wzięcie, że tak powiem, w ciągu ostatnich 3 lat, bo coraz częściej się mówi o zdrowiu psychicznym, o tym, że właśnie pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości, nasilają się może tak, które wcześniej były trochę rzadsze. Tak, wiesz co, ja bym ci powiedziała, że od czasu jakby ponownej dostępności porad ambulatoryjnych po zamknięciu, po lockdownie przez COVID, bo ja pracowałam w szpitalu, który został przemianowany na szpital zakaźny, więc przez jakiś tam czas te porady ambulatoryjne były wyłączone i były dostępne dla pacjentów. Natomiast jeżeli już wróciłam do pracy, to zdecydowanie miałam więcej pracy i dużo takich, wiesz, powikłań po-covidowych. Ten zespół post-covid, który tak naprawdę po ajurwedyjsku to są zaburzenia waty, zaburzenia pamięci, zaburzenia uwagi, zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu, różnego rodzaju nerwobóle. To jakby nerwobóle to jest taka jednostka chorobowa, która od czasu, kiedy nastała pandemia, jest jakby moim chlebem powszednim. Wcześniej też to się zdarzało, ale teraz mam wrażenie, że to jest niewspółmiernie częściej niż było poprzednio. Jak widzisz to, znając Ayurvedę, jak to wplatasz w kontakt ze swoimi pacjentami i w to, jak ich rozumiesz? Tak, rozumiem właśnie. Dobrze to ujęłaś. Rozumiem ich naturę, znaczy staram się przynajmniej zrozumieć i jakby Ayurveda daje mi taki szerszy spektrum, jakby szerzej patrzę na tego pacjenta. Widzę go nie tylko jakby w takiej zamkniętej jednostce
chorobowej, ale patrzę na niego jako na niepodzielną całość, że tak naprawdę ten człowiek to jest też umysł, ciało i duch. I też rozumiem te zaburzenia waty, jak one się przejawiają, jaki ten pacjent jest, jaki on jest właśnie taki labilny, nie potrafi zebrać myśli, mówi, ktoś tam przypoczy. Jakby ja nie denerwuję się na niego, nie myślę, człowieku szybciej, bo tutaj mi czas leci, kolejny pacjent zaraz przyjdzie, tylko ja staram mu się pomóc, tak? Przerywam, wtedy wiem, że on jakby nie będzie miał tego za złe, tylko będzie mi wdzięczny, że gdzieś tam jakby gdy będziemy dążyć do tego sedna tematu, ustalimy to dolegliwości, żeby ta diagnoza jakby była najbardziej trafna, żeby mogło jak najlepiej pomóc, tak? Bo w neurologii generalnie wywiad to uważam 90-80-90% to jest trafnej diagnozy. To jest niesłychanie ważne, co powiedziałaś, bo no właśnie, bo on mówi, ma tą podniesioną watę, mówiąc językiem ajurwedy, więc tak jak mówisz, 3 po 3, dużo, nie na temat, wątek za wątkiem. I to, co służy tak naprawdę i jemu, i tobie, żebyś mogła zebrać to swoje 80 czy 90% informacji, to jest przerywanie. I czasem kilka razy. I co ciekawe, osoba w takim stanie będzie wdzięczna za to, że przerywasz i prowadzisz i nie pozwalasz jej ginąć w tych po prostu coraz to nowych kontekstach, które jej przychodzą do głowy. Tak, a poza tym jakby też wiem, o co zapytać, właśnie o sen, o picie wody, o jakby o to, jak się pacjent wypróżnia, jak na co dzień funkcjonuje, więc jakby to też, ja wiem, że to my się tego uczymy na medycynie, ale to gdzieś ja mam takie wrażenie, przynajmniej u mnie, że to po prostu nam gdzieś umyka w tych procedurach, w tych po prostu punkcikach, które musimy odhaczyć w trakcie wizyty. A Ajurweda sprowadziła mnie do tych jakby korzeni tak naprawdę medycyny, tych takich podstaw, których się uczyłam na propedeutyce internej na 3. roku studium, gdzie jakby to uczyliśmy się podstaw medycyny, która uważam, że jest bardzo zbieżna na tym jakby poziomie z Ajurwedą. To pamiętam, jak Agnieszka Górecka-Dolny, która też bierze udział w tym samicie, mówiła o jakimś podręczniku, po który studenci ustawiali się w kolejce i który był jakby żywcem wyjęty z ajurwedy. Obserwacja, badanie, nawiązywanie kontaktu, te wszystkie jakości, które są jednymi z podstawowych narzędzi w ajurwedzie. I mam wrażenie, jak cię słucham, że dochodzi do takiego przypomnienia czegoś, co tak jak mówisz, już kiedyś było, to nie jest nowe, ale teraz patrzysz na to już nie tak może po macoszemu, to gdzieś nie jest upchnięte między procedury, tylko staje się równie ważne, co te takie standardowe, takie wiesz, bardziej dostępne działania w trakcie wizyty. Zgadza się. Drugą rzeczą, którą jakby rozumiem dzięki Ajurwedzie, no może nie rzeczą, tylko stanem, to jest tak naprawdę też pacjenci z zaburzoną pitą. Pacjenci, którzy właśnie ze złością, z bólem takim przychodzą, z napięciami różnego rodzaju, też jakby ja potrafię bardziej wyłapać, powiedzieć im, że tak właśnie, żeby nie myśleli tak jak ja, że odpoczynek to jest zbędny punkt programu w ciągu dnia, tylko żeby znaleźć nawet, jeśli ma właśnie dużo obowiązków zawodowych i też domowych, nawet te 15 minut pójść do jakiegoś, przynajmniej tak radzę im tak na tyle, ile się znam i na tyle, co mi pomaga, tak, czyli dla mnie, ja mam też dużo waty w sobie, więc dla mnie odcięcie wyborców, czyli idę do jakiegoś pokoju gdzieś cicho, przygaszone światło, kładę się w pozycji dziecka i oddycham. I mnie to po prostu bardzo relaksuje i bardzo jakby skupiam się na tych miejscach, gdzie mam napięcie. Więc też radzę swoim pacjentom z bólami kręgosłupa, żeby tak spróbowali. I rzeczywiście, jeżeli ktoś zaufa tym moim radom, przychodzi i jest zadowolony, że w końcu to nie jest od bólu do bólu, tylko tak naprawdę stawiamy na profilaktykę, czyli po pierwsze regularny odpoczynek, skupianie na swoim ciele, odczuwanie tych wszystkich bodźców, tego pośpiechu, tej naszej pracy i działanie od razu na początku, czyli właśnie oddechem, ćwiczeniami, spacerami, też jakby posiłkami ciepłymi w ciągu dnia, wodą. Ja to po prostu zapytuję się o takie rzeczy i tak jakby już daję takie punkty kontrolne, że może to na to trzeba by było zwrócić uwagę. I pacjenci naprawdę bardzo chętnie tego słuchają. Oni wręcz, nie wiem, może dlatego, że ja się otworzyłam na taką ajurwedę, a
oni się pytają właśnie o jakieś takie rzeczy, można by było nazwać tą medycyną stylu życia, właśnie o te posiłki, o wodę, o spacery, a co jeść, jak się ma osteoporozę, może to nie neurologia, ale jakoś takie pytania dostaję, o jakieś zioła, a co, o jakieś zioła w cukrzycy można, więc jakby ja widzę perspektywę, ludzie są tym zainteresowani, tą ajurwedą. No ciekawa jestem, czy też jakoś zauważają takie twoje inne niż standardowe podejście, bo tak jak wiesz, tak jak rozmawiam z innymi kobietami w ramach tego summitu, z kardiolożką, z ginekolożką, to one często mówią o tym, że pacjenci cieszą się i są otwarci, a zarazem są zaskoczeni. Tego się nie spodziewali usłyszeć na wizycie u lekarza i to ich tak zaskakuje i cieszy, bo w końcu ktoś patrzy szerzej niż tylko na objaw, nazwę jednostki chorobowej i wypisanie lekarstwa. Wiesz co, moi pacjenci myślę, że to zauważają. Myślę, że on jakoś tak, część moich pacjentów to są takie osoby, które trafiły do mnie gdzieś tam przypadkiem, ale część to są tacy pacjenci, znaczy część, myślę, że większa część, teraz to już prawie wszyscy, to są pacjenci z polecenia, czyli przyszedł jeden pacjent i poleca drugiemu. I tak się czasami moi pacjenci to się śmieją, że przyszła jedna pacjentka z bloku i mam później już cały blok, że tak powiem, że wszyscy przychodzą, bo właśnie czują tą inną jakość, te moje zainteresowanie, nie tylko właśnie wypisaniem leków i wymywaniem takich standardowych zaleceń, tak jak lekarz może, jakąś rehabilitację, czy właśnie leki, jak neurolog, jakieś badania dodatkowe, ale też właśnie rozmawiamy o tych sprawach, które pacjent sam może wdrożyć w domu, tak? Żeby budować te swoje zdrowie z dnia na dzień, a nie tylko właśnie jak już ten stan się na tyle zaostrzy, że trzeba będzie stosować leki, czy jakby jakieś inne procedury medyczne. Chciałabym Cię jeszcze zapytać o taką kwestię, ile czasu masz tak naprawdę na wizytę, bo jak rozmawiamy o budowaniu relacji, o wplataniu ajurwedy, to już słyszę te głosy osób, które słuchają i mówią, no tak, no ale ja mam 15 minut, ja mam 12 minut, ja mam 10, a wiem z rozmowy choćby z lekarką pierwszego kontaktu, że da się, nawet jeśli mamy kwadrans, pewne rzeczy zauważyć, wpleść i ciekawa jestem, jak to u Ciebie funkcjonuje. Znaczy powiem Ci tak, Mario, na tych wizytach pierwszorazowych, ja wiem, że system tam narzuca nam jakieś tam, powiedzmy, ograniczenia, że to ma być według ustawy 15 minut, natomiast ja sobie tak planuję grafik dnia, że do tych pacjentów pierwszorazowych, czyli takich, których pierwszy raz do mnie przyjdzie, mam więcej czasu. To ja zakładam tak 20-30 minut, ale generalnie to jest tak, że tyle czasu, ile mi potrzeba na danego pacjenta. Jak to jest 40, no to jest 40. Później na tych kolejnych wizytach, jak już się lepiej znamy, no to też wizyta trwa tyle, ile ja potrzebuję, ile pacjent potrzebuje. Jak potrzebujemy kilkanaście minut, no to jest kilkanaście. Jak potrzebujemy siedem, to jest siedem. Jakby ja nie patrzę na zegarek w trakcie wizyty i nie mówię, że to już koniec, bo już ja mam kolejnego pacjenta, tylko po prostu ten czas jest taki maksymalnie poświęcony na tyle, ile mogę, ale bez takiego napięcia, że to już powinno być koniec. Natomiast w swojej prywatnej praktyce, no to na pacjenta przeznaczał zdecydowaną większą ilość czasu i jak mi pan ustalał terminarz w moim systemie, to się dziwił, jak to możliwe, przecież normalnie to jest 10 minut, ale ja bym chciała, panie Damianie, w swojej praktyce według własnych zasad ustalać terminarz, a nie według systemowych. I okazuje się, że ludzie to cenią, prawda? Nie dziwię się, że ten cały blok potem przychodzi do ciebie. Tak, cenią, bardzo cenią. Oni właśnie tak naprawdę ci powiem, że ludziom potrzeba takiej życzliwości, uwagi, takiego, wiesz co, usłyszenia, to, co oni do mnie chcą powiedzieć. I często jest tak, że, znaczy często, czasem tak się zdarza, że pacjent przyjdzie i prosi mnie o co ja nie mogę, no tak naprawdę na co nie mogę się zgodzić. I oni mi dziękują za to, że tylko ja ich wysłuchałam, że usłyszałam to, co oni do mnie mówią, tak naprawdę. Więc to dla mnie jest takie dziwne, że na takie podstawowe jakości, jak właśnie życzliwość, uprzejmość, tak w naszym codziennym życiu nie mamy czasu. Tak, a to czasem to już robi bardzo dużo, prawda, w relacji, to właśnie wysłuchanym, zrozumianym. Tak, właśnie, takim po prostu zaopiekowanym, że się, ma się poczucie, że jestem w dobrym miejscu, że tu jest bezpiecznie i jak jest bezpiecznie, to też ta druga strona jest więcej w stanie z siebie dać.
Ciekawa jestem, jak ty, Monika, widzisz środowisko lekarzy, z którymi pracujesz, współpracujesz. Ja widzę na przestrzeni ostatnich kilku lat, że lekarki, głównie lekarki, ale też często ich mężowie lekarze na przykład przychodzą i korzystają z Ajurwedy, bo nasilają się ich takie właśnie objawy, wiesz, osobiste, nasilają się też takie tematy jak wypalenie zawodowe, przeciążenie nadmiarem obowiązków. Ciekawa jestem, jak wiesz, idziesz do szpitala, w szpitalu pracujesz, tak? Czy wiesz, jak się rozglądasz wśród kolegów po fachu, to jakby co widzisz? To widzę przemęczonych, zagonionych, przepracowanych ludzi. To widzę, wiesz, tak naprawdę, jeżeli taki mam taki rzut z lotu ptaka. Natomiast jeżeli tak gdzieś to jest na takich relacjach bardziej jako pacjent lekarz, to znaczy lekarka, moja koleżanka lekarka przychodzi do mnie jako pacjentka, bo gdzieś tam się bardziej w to zagłębiamy, w te przyczyny i staram się im wytłumaczyć, że tak naprawdę te choroby to też to, że za dużo pracują, że na przykład 7 dyżurów w przeciągu 7 dni to się nie da, albo kilkanaście czy tam 20, że to trzeba odpocząć, że to trzeba mieć jakby normalny taki stan zapewniony, a one gdzieś tak się dały zaprząść w to poczucie obowiązku i jadą tak i się zajeżdżają i chorują. I jakby też nie łączą tego swojego przeciążenia z chorobami. One jakby myślą, że to jest coś innego, że to nie jest nic wspólnego ze sobą. I jak im ja zaczynam to uświadamiać, to one tak otwierają oczy. No tak, ale to się nie da. A ja mówię, da się, Ania, da się. Zobacz, ja też pracowałam na oddziale. Miałam w jednym czasie trzy rzeczy się działy, czyli na oddziale, na SOR-ze, jeszcze tutaj jakieś wypisy, tutaj godziny do poradni i te kilka rzeczy się działo jednocześnie. Plus do tego jakieś telefony, rodziny, które przychodziły po informacje. I ja mówię, widzisz, udało się. Jestem tu, gdzie jestem i pracuję na takich zasadach, jak pracuję, bo ta praca nie służyła mi i rozpoznałam to, że to mi nie służy, muszę coś z tym zrobić. I bardzo mi w tym pomogła Ajurweda, zrozumienie mojej natury, zrozumienie tego, że jestem pitawata i że o to watę potrzebuję dbać, bo tak naprawdę to ta wata to jest moja ta właśnie ta życzliwość, ta empatia, te zauważanie tych niewypowiedzianych znaków, ale to też jest ten element, o który ja muszę najbardziej dbać i się troszczyć, żeby być taka, jaka jestem. No ciekawe to jest, prawda? Jak też to miejsce, w którym jesteś i twoja droga może inspirować koleżanki po fachu właśnie w takim pokazaniu, że to jest możliwe i że w gruncie rzeczy wtedy, kiedy zadbasz o to, co w tobie najbardziej wrażliwe, możesz jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę i służyć dłużej, służyć ludziom, a jednocześnie nie spalać się w tym i nie chorować. Zgadza się. Ale wiesz, to ta droga jakby w momencie od zrozumienia, a do podjęcia takiego czynnego działania, to też czasem trochę zajmuje, bo to jest tyle zobowiązań i jakby ciężko czasem przełamać się. I tak jak ja na przykład, rezygnując z licznych obowiązków, był taki czas, że pracowałam w kilku miejscach. Miałam wolno tak naprawdę jedną sobotę w miesiącu i jedną niedzielę w miesiącu, bo reszta to były dyżury, jakieś inne zajęcia. I wiesz co, przełamać się z takiego paradygmatu, że ja, nie wiem, że pracuję, że zarabiam, że jestem potrzebna i nagle będę odpoczywać, będę więcej z rodziną, więcej w naturze. To jest proces. Ja bym powiedziała, że to jest swoisty egzorcyzm, takiego przełamania sposobu postępowania i tych skryptów działania i to mi to zajęło trochę czasu, powiem ci. Tak, wiem o tym, bo słyszałam już kilka takich historii. Widziałam też ludzi w tym procesie na przestrzeni lat, takiego już spełnionego marzenia, które okazuje się mieć bardzo wysokie koszty, gdzie właśnie jeszcze na studiach było to marzenie, że o, będę kardiochirurgiem albo jakimś ginekologiem dobrym, ludzie będą stać w kolejce, a potem przychodzi ta rzeczywistość pracy w dwóch, trzech, czterech miejscach. Jedna z osób, z którymi rozmawiałam, powiedziała, wolny zawód, więc ta wolność w którymś momencie cię zniewala. Możesz robić, co ci się podoba i okazuje się, że pracujesz, tak jak mówisz, 28-29 dni w miesiącu. I potem przychodzi ten moment pisania historii sukcesu na nowo, tym razem już na swoich zasadach i bez objawów psychosomatycznych, czy nawet konkretnych diagnoz, które przecież lekarze mają tak samo jak zwykli ludzie i często to są poważne choroby.
Zgadza się, ale to tak jak mówię, trzeba świadomości i takiego pójścia ze swoją naturą, zrozumienia tego, co mi służy, a tego, co mi nie służy, zatrzymania się. Myślę, że to chyba trzeba najpierw się zatrzymać, rozejrzeć się. Dla mnie takim wiesz co, zatrzymaniem był COVID, jak właśnie nasz szpital był ujęty jako szpital zakaźny. Na początku nie było tych pacjentów dużo z COVID-em, więc część pracy mieliśmy po prostu w gotowości, więc miał więcej wolnych dni. I wtedy tak stwierdziłam, jejku, to tak z rodziną, fajnie, bo dzieci wtedy też do przedszkola nie chodziły. Mąż nie pracował ku swojemu niezadowoleniu. Jak fajnie było po prostu tak rano wstać, zjeść śniadanie, pójść na spacer, bo wtedy wszystko przecież było pozamykane, nawet place zabaw nie można było chodzić, więc my po prostu chodziliśmy na spacery 1,5 godziny po lesie. Powiem ci, no to dla mnie był tak wspaniały czas. To nie trwało długo, bo to chyba z 1,5 miesiąca było, czy dwa. Ale powiem ci, że ja tak sobie wtedy uświadomiłam, tak, ja chcę, żeby tak moje życie wyglądało. I tak jakoś pomału do tego dążyłam i tak się stało. Pięknie, gratuluję Ci tego przebudzenia ze stylu życia, który Ci nie służył i tego, że podjęłaś kroki spokojnie w procesie do stworzenia innej sytuacji zawodowej, innego rodzaju pracy. Chciałabym Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo jak Cię kojarzę, wiesz, patrzę na różne lekarki, które znam ze szkoły Ajurwedy, to część z nich ma takie obawy związane z tym, żeby mówić o Ajurwedzie swoim właśnie pacjentom, żeby mówić swoim koleżankom po fachu, żeby w ogóle wychodzić z tym szerzej, bo boją się krytyki ze strony środowiska, boją się ataków, takich też czasem nieprzyjemnych, personalnych. A u Ciebie w ogóle nie widzę tego rodzaju obaw. U Ciebie widzę raczej taką po prostu spokojną pewność, że no działa, pomogło mi, to czemu miałabym nie mówić? Właśnie, to chyba to takie moje zaufanie do Ayurvedy, że to właśnie działa, więc to nic nie jest sprzeczne z tym, jakby z tym nurtem medycyny, w której zostałam wykształcona. To nie jest tak, że tak jak do mojego męża powiedziałam, przeczytałam książkę Vasanta Lada i tam było, że napady padaczkowe można leczyć sokiem z kolendry. Nie będę tego robiła, więc dalej wtedy, kiedy uważam, że leki z medycyny zachodniej są wskazane, będę stosowała leki z medycyny zachodniej, ale ta cała profilaktyka, której się zasadza Ayurveda, to jest dla mnie coś wspaniałego, coś, co dobrodziejstwo, z którego należy korzystać, a nie się tego bać. Czy bierzesz to, co do Ciebie przemawia na zasadzie uzupełniania tego, co już wiesz? Tak, po prostu to jest na zasadzie właśnie uzupełnienia tej mojej wiedzy, poszerzenia i takiego bardziej holistycznego patrzenia na pacjenta i też traktowania pacjenta jako niepodzielną jedność, że to jakby mamy trzy poziomy i na tych trzech poziomach należy zwracać uwagę, dając rady i zalecenia, żeby te zalecenia i ta poprawa zdrowia była skuteczna. Zbliżamy się ku końcowi naszej rozmowy i tak się zastanawiam, czy coś jeszcze chciałabyś dodać do tego, co tutaj padło? Nie bójmy się korzystać z Ajurwedy. To jest wspaniała wiedza, która naprawdę działa, jest skuteczna, wymaga pracy, wymaga zdobywania wiedzy. To nie jest tak, że przeczytam jedną książkę i już wszystko wiem. To jest proces, ale proces warty po prostu pracy, poświęcenia czasu, bo daje efekty. Pięknie, piękne zakończenie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Monika, za to, że znalazłaś czas i za to, że się podzieliłaś tymi historiami, które dotyczą Ciebie jako osoby i tego, co ma związek z Twoją praktyką. Życzę Ci tego, żebyś nadal czerpała z Ajurwedy i żeby Twoi pacjenci i koleżanki lekarki odnosiły korzyści, czy czuły się lepiej dzięki temu, że Ty sięgasz po tą medycynę. Dziękuję bardzo, było mi niezmiernie miło tutaj z Tobą być dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ajurweda.pl/170, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Historia Moniki jest jedną z wielu historii kobiet, które dzięki Ajurwedzie, a dokładniej w szkole Ajurwedy, odnalazły swoją drogę do sukcesu. Sukcesu w holistycznym tego słowa znaczeniu. Czasem jest to nowy zawód, a czasem jest to odrodzenie w ramach profesji, którą już wykonujesz. Jeśli takie tematy są dla Ciebie interesujące,
to zapraszam Cię bardzo serdecznie na wyjątkowy summit, który poprowadzę w trakcie 5 dni w połowie lipca na temat sukcesu z Ajurwedą, sukcesu w Ajurwedzie. Zerknij na linki pod tym odcinkiem i jeśli to coś dla Ciebie, spotkajmy się i podziałajmy razem na żywo, interaktywnie, online'owo z tak ważnym tematem, jakim jest sukces w ujęciu, w znaczeniu holistycznym. Dziękuję Ci, że jesteś, że słuchasz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.